Witam Państwa serdecznie w Muzeum Nowej Huty i w Muzeum Krakowa. Witam Państwa ślicznie na otwarciu wystawy Plac Centralny w poszukiwaniu centrum. To jest oczywiście taka perspektywa nostalgiczna, wspomnieniowa, to jest jakby sposób naturalny. Tutaj za chwilkę dotkniemy saturatora z wodą sodową. To są te wspomnienia, to jest właśnie ta waga na Placu Centralnym. To jest cepelia, to jest skarbnica. Tych wątków takich, które uruchamiają w nas, no, w tych ludziach trochę starszych dzisiaj, te pokłady nostalgii, wspomnienia, to jest oczywisty kontekst tej wystawy. Pomysł na wystawę wziął się stąd, że kiedyś bardzo mocno zainteresowała mnie historia z roku 2004, kiedy zmieniała się nazwa Placu Centralnego na Plac Centralny imienia Ronalda Reagana. Króciutko przypomnijmy, że niedługo po śmierci Ronalda Reagana pojawił się taki pomysł, żeby stał się on patronem Placu Centralnego w Nowej Hucie. No i pomysł ten spotkał się z dużym oporem sporej części mieszkańców Nowej Huty, którzy nie chcieli zmieniać nazwy Placu Centralnego. Tutaj nie było żadnych zastrzeżeń do samej postaci Ronalda Reagana, tylko chodziło o to, żeby po prostu zachować oryginalną nazwę placu. I w tym celu założono specjalny komitet obrony Placu Centralnego. W tym celu organizowano różne akcje protestacyjne. No i to był taki punkt wyjścia, dlaczego taką wystawę zaproponowałem. Wystawa jest próbą odpowiedzi na takie bardzo krótkie, ale tak naprawdę chyba trudne pytanie, czy Plac Centralny jest centrum przynajmniej tej starej części Nowej Huty? Czy może kiedyś był tym centrum, dzisiaj już niekoniecznie nim jest? W jakich aspektach możemy mówić o takiej funkcji Placu Centralnego? No i wspólnie z drugim kuratorem, Bartoszem Markuszewskim, próbowaliśmy przeanalizować różne funkcje Placu Centralnego, stąd takie segmenty na wystawie, jak na przykład Plac Centralny jako centrum komunikacyjne, jako centrum handlowo-usługowe. Mówimy też o urbanistyce i architekturze tego miejsca, o tym, jak wyglądało i wygląda na nim życie codzienne, no i jak wygląda w ogóle najbliższe otoczenie Placu Centralnego, dlatego że w świadomości mieszkańców Nowej Huty granice tego Placu Centralnego są dosyć płynne, to znaczy niektórzy jeszcze przynajmniej fragment Alei Róż uważają za Plac Centralny, chociaż no, teoretycznie tak nie jest. Inni z kolei początek łąk nowochódzkich zaliczają jeszcze jako takie naturalne przedłużenie Placu Centralnego, które nigdy nie zostało zabudowane. Staramy się pokazać na tej wystawie z różnych perspektyw, czym Plac Centralny był i jest dla mieszkańców Nowej Huty. Zarówno to są pamiątki z przeszłości, między innymi rzeczy, które można było nabyć w punktach handlowo-usługowych przy Placu Centralnym. Mamy między innymi płaszcz z mody polskiej, która jedna z pań mieszkających w Nowej Hucie chciała przekazać, wypożyczyć nam na ekspozycję. Pokazujemy również przedmioty z takich sklepów jak Cepelia, jak Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, czy Skarbnica. Również bardzo ciekawym fragmentem, czy również ciekawym segmentem wystawy jest Plac Centralny artystycznie, ponieważ bardzo charakterystyczny układ Placu Centralnego był inspiracją dla artystów. Dlatego też pokazujemy różnego rodzaju prace artystyczne, drzeworyty, grafiki, prace olejowe, czy prace pastelowe, którym właśnie głównym tematem jest Plac Centralny. Budowa Nowej Huty, która tutaj rozpoczęła się po wojnie w 1949 roku, przyczyniła się do tego, że rozpoczęły się bardzo duże wykopaliska, takie na dużą skalę. To były największe w tym czasie wykopaliska w Europie. I w czasie tych wykopalisk doszło do odsłonięcia bogatego osadnictwa na terenie Nowej Huty. Były takie wykopaliska, które zmieniły obraz postrzegania Nowej Huty na te czasy, ponieważ zdawano sobie sprawę z obecności osadnictwa, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak bogatego na tak dużą skalę. I między innymi bogate wyniki wykopalisk mieliśmy z osady w Wyciążu, to jest numer archeologiczny 5, stanowisko 5.
Ujawniono tam istnienie osady celtyckiej. To jest skarb narzędzi żelaznych, który jest datowany na pierwszy wiek przed naszą erą. Niewątpliwie ukryli je Celtowie, mieszkańcy osady Wyciąskiej. Pewnie w wyniku jakichś niepokojów schowali te narzędzia, żeby w późniejszym okresie je wyciągnąć, wyjąć i użytkować. Dwa dłutka, ciosła, czyli coś w rodzaju siekiery, tylko z innym mocowaniem. Tutaj wyciągnęliśmy narzędzia rolnicze, czyli sierp, fragment oczywiście. I bardzo rzecz cenna i bardzo w archeologii taka nieczęsto spotykana, czyli żelazne okucie radlicy. Radlica to okucie takie żelazne, radeł, to było coś, co wprowadzili Celtowie, więc to było taka innowacja na ziemiach polskich, można powiedzieć. Taki typ, jak my tutaj mamy, jest spotykany na zachodzie Europy, między innymi na takiej osadzie wyżynnej w Manchingu, czyli na Oppidum. Stąd też ten typ radlicy właśnie nazywamy typem Manching. Jest to taka malutka radlica, która była mocowana na okuciu jakimś rogowym bądź drewnianym. No i służyła do spulchniania ziemi. To były takie radła, które nie odwracały skip, natomiast tylko spulchniały, czyli ryły taki rowek spulchniający.